Witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku. Dzisiaj zajmujemy się krojeniem. Pokażę Ci, jakie materiały wybrałam do wykonania dzisiejszego skrzata i pokażę, jak skroić, żeby było szybko, prosto i żeby było wszystko zrobione jak należy. Do uszycia dzisiejszego skrzata użyłam piękny aksamit w czerwonym kolorze. Będzie to bardzo naprawdę przepiękny kolor i bardzo fajna faktura. Z takim delikatnym meszkiem. Dół, czyli będę z tego aksamitu czerwonego szyła płaszczyk i spodenki i czapki. Dół, tutaj wykończenie tych płaszczyka, spodenek i czapki będzie z futerka takiego, tak zwane różyczki, takie wytłoczone w różyczkowy wzór, mięciutkie, piękne. Jeśli chodzi o worek, to będzie on wykonany z filcu. Filc kupowany w takim arkuszu. Jest cienki, 1 mm ten filc ma i to będzie z tego wykonany worek. Natomiast brodę wykonam dzisiaj z futerka, które pokazywałam we wstępie, czyli z poszewki na poduszkę zakupionej w Pepco. To będzie taka inna trochę wersja kolorystyczna. Natomiast na futerku, kawałku futerka białego pokażę też, jak kroić prawidłowo. Oczywiście będę też pokazywała to na tym beżowym, ale właśnie tu szczególnie na tym białym futerku będę pokazywała, jak prawidłowo te futro skroić, żeby one było piękne. Czyli w dzisiejszym odcinku będziemy to kroić, natomiast jeśli chodzi o krojenie rękawiczek, rąk, butów, to będzie w następnym etapie. No to jeszcze może wspomnę, że dzisiaj będę też kroiła nosek. Na nos mam przygotowane dwa kawałki materiałów. Jeden to jest taka dresówka drapana z meszkiem z drugiej strony, taki dość mięsista dzianina, czyli to jako jedną, ale mam też w takim kolorze brudnego różu z jersey. Z noski skroję dwa, wykonam dwa i potem sobie na koniec przyłożę, która wersja kolorystyczna bardziej mi się podoba, która jest bardziej korzystniejsza dla tego skrzata i tą wybiorę. I też tak możesz właśnie wykonywać, że sobie zrobić dwa, trzy i pokombinować. Także zaczynamy od krojenia. Za chwilę pokażę tutaj wszystko, co mam na blacie i powiem w dwóch słowach, ile kupiłam materiału i dlaczego. Tutaj mam zgromadzone wszystkie materiały. Zacznę od tego czerwonego, czyli wszystkie inne na chwilę odłożę. Ten materiał, tak jak mówiłam, to będzie ubranko z krzata, dlatego też wykorzystuję szablony, które oznaczone są na różowo, czyli to jest ten wierzchni ubiór. I teraz ja kupiłam tego aksamitu 50 cm. Chociaż w materiałach pomocniczych masz napisane, że wystarczy przy szerokości, zaraz zmierzę, jaka jest szerokość tego. Ten aksamit ma szerokość 150 cm. I tutaj tak naprawdę w materiałach pomocniczych masz uwagę, że wystarczy 37 cm. Ja za chwilę pokażę, dlaczego tam jest napisane 37. Może położę sobie w ten sposób, że tu będzie złożenie materiału, a tu będzie brzeg fabryczny, czyli tu jest wnętrze ta z włoskiem część i tu będzie właśnie te wnętrze. Prawa strona, składam prawa do prawej. Jeszcze patrzę, w którą stronę jest włos. Ja sobie tak ułożę mój włos, żeby... O, tutaj patrzę, w którą stronę, czyli w tą stronę jest tak, a w tą stronę jest pod włos. Mnie uczono w szkole, że należy zwracać uwagę na to, w którą stronę się ten włos układa. Aksamit ma akurat, jeśli chodzi o aksamit właśnie taki, to on ma bardzo, bardzo króciutki włos. Ja go sobie ułożę w ten sposób, że będę układała moje elementy pod włos, wyjątkowo, bo większość takich z runem, takich materiałów z runem układa się z włosem, natomiast aksamit ma taką głębię, piękniejszy kolor, jak układam go pod włos, a ponieważ jest bardzo krótki ten włosek, ja mogę sobie go łatwo ułożyć, więc tutaj będzie moja góra, idzie pod włos i tak będę sobie układała. Natomiast jeśli bym układała z minki, to bym na przykład ułożyła z włosem, bo wtedy to wygląda ładniej. Także zwróć uwagę na to. To jest wyjątkowo przy tym aksamicie, że ja biorę w drugim kierunku. Sobie tak właśnie układam krawędź do krawędzi, tu jest złożenie tkaniny i te materiały, które masz podane, które Ci sugerują, że jest 37 cm, bo oczywiście wystarczy pasek o takiej
długości. I ja pokażę, jak ja bym ułożyła właśnie w takim wypadku. Szukam elementu, który ma tutaj napis złożenie materiału i rezerwuję dla niego miejsce z tej strony, bo tu jest to złożenie. Tutaj też są spodenki, które mają złożenie materiału, ale nie będę ich kładła w ten sposób, bo ten element muszę skroić dwa razy, więc wolę go ułożyć w taki sposób, że położę go tak i za chwilę go przekręcę na drugą stronę i skroję dwa elementy właśnie tak jakby odbijając w odbiciu lustrzanym i wtedy raz taką podwójną część skroję i będę miała dwie części. Tutaj położę jedną czapkę, dlatego że przy zużyciu materiału ja podaję wersję z jedną czapką. I jeszcze muszę mieć rękaw i tą część płaszczyka, ponieważ jeden z tych elementów nie zmieści mi się w tym samym ciągu, więc jedną z nich muszę położyć niżej, ponieważ rękaw jest mniejszy, a tutaj mam miejsce na tą większą część, więc rękaw położę niżej. Tak, patrzę sobie, tu jest właśnie tył, tu przód, tu rękaw, tutaj nogawka, którą położę sobie w ten sposób i jeszcze czapka. I w takim ułożeniu wystarczyłoby mi właśnie, patrząc w najszerszym miejscu, te 37 cm. Ale przy takim 37 cm i powiedzmy, że kupiliśmy te 37 cm, bo ja powiedziałam, że ja mam więcej, kupiliśmy te 37 cm, ułożyliśmy tak, jak ja na przykład tutaj pokazuję i mamy tutaj pasek, który nam został. I oczywiście my możemy z tego paska potem sobie coś wykorzystać i kroimy z krzata. Natomiast ja na przykład zrobiłam inaczej. Ja wolałam kupić trochę więcej materiału, czyli kupiłam pół metra. A dlaczego? Bo ja postanowiłam sobie, że ja trochę inaczej to ułożę, za chwilę Ci pokażę jak i dodatkowo z tego pół metra skroję jeszcze jedną rzecz, która będzie bardzo pasowała mi do świątecznej atmosfery chociażby. Ja wykorzystam większą długość mojego zakupionego materiału i skupię się na bardziej kwadratowym ułożeniu, czyli nie wzdłuż, tylko pójdę w szerokość. I ułożę sobie w ten sposób. Tutaj położę sobie przód płaszczyka, tutaj sobie położę czapkę, tutaj położę tył, za chwilę zrobię sobie tutaj złożenie materiału, tutaj ułożę rękaw, a tutaj zmieści mi się właśnie w ten sposób nogawka. I teraz patrzę, że będę potrzebowała do tego miejsca materiał zgiąć, więc sobie zrobię w tym miejscu złożenie tkaniny, czyli przesunę sobie to wszystko, wysunę sobie to, ten aksamit się bardzo tak jakby trzepia, więc muszę sobie pomóc. Czyli zrobiłam tak jakby inną metodą. Zastosowałam większą długość, zrobiłam sobie złożenie w innym miejscu, w taki sposób, aby mi się te wszystkie części tutaj zmieściły. Tak? I co ja na tym zyskałam? Zyskałam to, że tutaj został mi jeszcze spory kawałek materiału, który mogę teraz sobie wykorzystać jeszcze. Albo na drugiego skrzata, powiedzmy mogę sobie dwa razy skroić, ale bardziej mi chodziło o to, żeby został mi kawałek na piękną, aksamitną poduszkę. I nawet jeśli wystarczy mi tylko na jedną część, to podszyję sobie z drugiej strony, nie wiem, na jakąś świąteczną albo jakąś inną bawełną, na przykład tak zwaną pościelową i przy okazji szyjąc krzata, kupując parę centymetrów więcej aksamitu, mam dodatkowo poduszkę, komplet albo po prostu komuś na prezent czy sobie. Także można sobie na różne sposoby to wykombinować. Ja zdałam Ci taką wskazówkę, ale sama zrobię troszeczkę inaczej, dlatego że ja skupię się na wykrojeniu aż trzech czapek, bo dzisiaj będę chciała pokazać Ci, jak uszyć wszystkie modele czapek, dlatego na tym filmie skupię się na wykonaniu właśnie trzech czapek. Nie wiem, czy wszystkie osoby będą chciały wykroić aż trzy czapki, dlatego podane zużycie jest na czapkę jedną, a ja pokażę, jak ja na tym odcinku 50-centymetrowym na długość skroję trzy sztuki. Czyli układam sobie, aksamit ma to do siebie, że się czepia, więc muszę sobie go ugładzić. Czyli biorę sobie czapka numer 1,
czapka numer 2. W tej czapce trzeba zwrócić uwagę, bo ona ma złożenie materiału, więc rezerwuję te złożenie i kładę ją od razu w tym miejscu. Tak samo złożenie rezerwuję dla tyłu, bo też ma tutaj złożenie i musi być ułożone na tej złożonej krawędzi, więc te dwa muszą być tutaj ułożone w ten sposób. Oczywiście, biorąc pod uwagę kierunek włosu, też muszę wszystkie układać w tym samym kierunku. Tutaj mam jeszcze czapkę kolejną, więc też sobie gdzieś muszę ją najpierw te największe części układam. Potem patrzę, co jeszcze muszę zmieścić. Muszę zmieścić spodenki, które są aż tak jakby podwójnie krojone, czyli tak odwracam i tutaj już mi zajmują tyle miejsca. I jeszcze rękaw i ubranko i wszystko mi się tutaj zmieści, czyli trzy czapki i wszystkie dodatkowe elementy. No i będę zaczynała kroić. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy takie oznaczenie. Oznaczenie, które pokazuje nam tak zwaną nitkę prostą. To jest tylko skrzat, ale ja postaram się, żebyśmy zachowywali te podstawowe techniki krawieckie, które stosuje się przy ubraniach, czyli krojąc te wszystkie elementy, będę mierzyła właśnie te ułożenie nitki prostej. Nitka prosta musi być równoległa do przebiegu brzegu fabrycznego, tak? Czyli jeśli tutaj jest brzeg fabryczny, a tu jest strzałka pokazująca przebieg nitki prostej tak zwanej, chociaż w dzianinie tej nitki prostej nie ma, tylko jest przebieg kolumienki, to ta strzałka musi być równoległa do tej linii, czyli mierzę sobie tutaj odległość od strzałki do krawędzi, zapamiętuję ile i tutaj mierzę i musi być tyle samo, tak? Czyli tak będziemy robić. Czyli mam ułożone i za chwilę będziemy sobie to rysować. Dodatkowo proponuję, żeby mieć sobie tutaj szpileczki pod ręką, ale zacznę od upinania sobie tych rzeczy, które są na tej stronie, czyli przy tej krawędzi. Upinam sobie je od razu szpilką, tak żeby one mi się już nie przesuwały. Tutaj już nie mierzę żadnej odległości strzałki, bo przykładam dokładnie do krawędzi i tutaj już mi jest ta nitka prosta zaznaczona. Tak samo tutaj, nie odsuwam od krawędzi, tylko idealnie tutaj do samego brzegu. Tutaj dodatki na szwy tak zwane są dodane wszędzie, więc już nie muszę tutaj nic myśleć, tylko będę rysować lub kroić bezpośrednio przy krawędzi tego szablonu. Teraz mam następną czapkę. Sobie tutaj nie będę już teraz bardzo oszczędzać, sobie po prostu tak zrobię z jakimiś takimi odstępami. No i teraz mierzę sobie czy od brzegu złożonego, czy od tej krawędzi tą strzałkę, która pokazuje mi nitkę prostą. Mierzę, że dół strzałki jest na 30,5 cm. Sobie na dole tutaj przypnę szpilką i teraz górę strzałki też musi być 30,5 cm. Umiejscawiam i już mam tutaj równiutko przypięte. Teraz biorę się za drugą czapkę, czyli tutaj na dole strzałki jest u mnie 16 cm. Przypinam szpilką przez dwie warstwy. Oj, tutaj troszeczkę wzięłam za wysoko, więc muszę poprawić. Tutaj musimy cały czas kontrolować, żeby we wszystkich miejscach nasze elementy tutaj właśnie się mieściły. Tam pochopnie wzięłam troszeczkę za wysoko. O tak. I przypinamy. Teraz biorę ten element. Tutaj mogę mierzyć od strzałki, mogę mierzyć od krawędzi. Mam 11 do strzałki. I tutaj na dole 11. I każdy jeden element muszę tak zrobić. 27. I tak samo tutaj. Tutaj właśnie różnicą jest w tym elemencie, który ma złożenie materiału, ale trzeba go wyciąć dwa razy, bo to są dwie nogawki spodni. Więc jeśli jesteś osobą początkującą, to będzie korzystnie, jeśli zrobisz sobie odbicie lustrzane tego elementu, skleisz i będzie to jeden element, bo teraz to ja też mogę sobie tutaj tak wykonać te przypięcie, ale będę musiała po narysowaniu, tak jakby odwrócić i zrobić sobie jeszcze raz tutaj te odbicie lustrzane narysować i dla osoby początkującej może to być takie na początek mylące. Czyli ta część musi mi się tutaj zmieścić jeszcze z tej strony. Muszę zwrócić uwagę na to, żeby dobrze to przypiąć. I teraz ja najczęściej w wielu filmach, które dla Was pokazuję,
mówię, że najlepiej sobie teraz to odrysować, bo wtedy będzie łatwiej, ale krojąc krzata, ja proponuję, żebyśmy te przypięte elementy kroili bezpośrednio. Oczywiście zawsze narysować też możemy, ale ja bym chciała, żebyście się nie pogubili potem i żebyście z łatwością te elementy sobie rozpoznali. Ja proponuję, że to jest w zasadzie tylko skrzat, więc tutaj ryzyko jakiejś tam pomyłki jest naprawdę znikome, więc warto spróbować sobie uciąć od razu dookoła tych elementów. Mamy je przypięte i starannie je sobie tu dookoła tych szabloników przypiętych oczywiście kroimy. Ja za chwilę pokażę, dlaczego warto mieć je przypięte przez cały czas na początku. Tutaj starannie, bo to są malutkie elementy. I teraz po wykrojeniu tego elementu nie odpinamy go, tylko odkładamy razem z tym szablonem. Dlatego, że potem się nie pomylimy. Nie pomylimy tyłu z przodem, jest ich sporo. Zobaczycie potem przy tamtych paskach, które są dołami, to nam znacznie pomoże. Odkładamy i każdy jeden w ten sposób kroimy. Też chciałabym właśnie w międzyczasie powiedzieć, że my możemy znacznie właśnie oszczędniej sobie położyć na tym materiale, zaoszczędzić jakieś kawałki, że każdy niech pokombinuje i sobie jak najbliżej te elementy ułoży, a z resztek można uszyć jeszcze wiele różnych, na przykład ozdób świątecznych. Następny element też nie odpinam. Tutaj właśnie musimy bardzo uważać przy spodniach. Ja sobie utnę tylko na razie do końca tutaj tego miejsca. Tu sobie zaznaczę kredą kreskę i tutaj, tak, dokąd mam sobie tu kroić. W ten sposób mam tutaj zaznaczone i tak samo tutaj, tylko do tego miejsca. Wytnę. I teraz odepnę tą część. Przyłożę ją do tych zaznaczonych kreseczek, odwracając na drugą stronę szablon i będę kontynuowała, bo ten element właśnie musi być cały, z odbiciem lustrzanym i musi być dwukrotnie. No i oczywiście też zostawię te spodenki, ale może, żeby było lepiej potem widać, to przewrócę na tą stronę i przypnę właśnie w tej opcji z napisem. I mam spodenki skrojone dwukrotnie. Teraz został mi jeszcze płaszczyk. Przód, to jest akurat tył płaszczyka, który jest na złożeniu, ale jest jednym elementem, dlatego nie musimy tutaj nic odwracać, tylko wystarczy położyć na złożeniu. Tak, tu jest złożenie. No i trzy czapki. Ta pierwsza czapka właśnie różni się tym od tych kolejnych, że ona jest na złożeniu i ona jest tylko jednym elementem. Jednym elementem. Natomiast kolejne czapki mają dwa oddzielne elementy. Zwróć uwagę, że ja mam przypięte tylko dwie szpilki, ale jeśli potrzebujesz, możesz tych szpilek przypiąć więcej, żeby te wszystkie rogi się też tak nie przesuwały. Ja tu sobie palcami przytrzymuję podczas krojenia. Warto właśnie, żeby się nic nam nie rozsunęło. Kolejny element skrojony. I mamy to skrojone. Możemy odłożyć niepotrzebne materiały. I teraz co jeszcze? Ta czapka, która jest krojona na złożeniu materiału, ona jest czapką, która ma podszewkę. Wyraźnie jest napisane tutaj na tym szablonie, że należy skroić jeden raz z polaru lub filcu, w moim wypadku z aksamitu, i jeden raz z jakiejś podszewki, która może mieć różną postać.
Ja sobie skroję drugą warstwę tego elementu z filcu w kolorze białym. Mam tu kawałek filcu i skroję sobie podszewkę z tego trochę sztywniejszego materiału i ona nie dość, że mi wykończy pięknie tą czapkę, to jeszcze usztywni ją i nada jej fajny, taki sztywniejszy fason, czyli zupełnie ta czapka będzie inaczej się prezentowała niż tamte, które będą takie bardziej wiotkie. Tutaj, ponieważ mi się na filcu tak na prosto nie mieści, ta czapka jest za szeroka, tutaj może słabo widać, to sobie pozwolę na skrojenie z filcu tak jakby po skosie. Filc ma to do siebie, że jest takim specyficznym materiałem, który nie ma tej nitki prostej, nie jest tkany, tylko jest zupełnie w inny sposób robiony, więc możemy śmiało sobie to tutaj tak zrobić. Ja na filcu to sobie tutaj może narysuję, dlatego że po pierwsze ciężko mi to jest złożyć tak, żeby to były dwie warstwy, więc wolę sobie tu narysować, bo muszę to umieścić właśnie tak pod skosem, żeby mi się to wpasowało. O, widzę, że teraz już jest dobrze. Ciężko byłoby mi tutaj na samym przypięciu to zrobić. Narysowałam sobie pod skosem, tu może nie będzie widać, ale za chwilę pokażę, jak to wygląda. I będziemy mogli przystąpić do krojenia kolejnych elementów. Czyli tą podszewkę, którą ja zdecydowałam się wykroić ze sztywniejszego, może nie sztywnego, filcu, my możemy wykonać nawet z bawełny pościelowej, z jakiejś cieńszej podszewki, no z czego tam mamy ochotę. Czyli mamy ten element tak, pasujący nam, identyczny jest jak ten element tutaj. Mamy skrojony wierzch czapki i podszewkę. Czyli płaszczyk i spodenki i czapki mamy gotowe. Teraz przystępujemy do krojenia tych dołów czapek. Tutaj możemy sobie odłożyć. Czyli bierzemy następną kubkę oznaczoną kolorem żółtym w moim wypadku. Tak, tutaj światło mi źle pokazuje. Czyli jest tutaj segment właśnie tej żółtej. To będziemy kroić z dzianinki tej pięknej tutaj. I za chwilę pokażę, jak to rozłożyć. Ten biały kawałek futerka układamy identycznie, jak układaliśmy czerwony, czyli przewracamy te futerko na stronę prawą, układamy prawa do prawej. Jest bardzo wiotkie w moim przypadku, więc tu musimy tak sobie ostrożnie to robić. No i teraz znowu próbujemy sobie tutaj ułożyć te elementy. Na początku zwracamy uwagę, który z tych elementów ma napis złożenia materiału, bo wtedy wiemy, że musimy zarezerwować dla tego elementu miejsce, gdzie ta dzianina jest złożona. Czyli mamy tak naprawdę tylko jeden element tutaj, reszta elementów jest bez złożenia tkaniny, czyli możemy swobodnie je ułożyć, tylko tutaj dwa razy, więc od razu kładąc raz na złożonej mamy dwa. Tutaj mamy dwa razy, więc też wystarczy położyć raz i mamy dwa, tak samo ten element i ten element. Widzimy, że tutaj zostaje nam dużo, dużo tutaj na boku tej przestrzeni, więc też patrzę, czy mogę wzdłuż to jakoś bardziej ułożyć. Jeden element mi został, więc też próbuję może położyć wszystko przy tej krawędzi sobie tutaj, w ten sposób. Widzę, że zmieści mi się na tej przestrzeni tutaj i sobie tutaj teraz zrobię złożenie materiału, czyli przesunę sobie to wszystko w tą stronę, o w ten sposób. I ten cały kawałek, który tutaj został mi, ja go wykorzystam do innych prac sieciowych. No i teraz oczywiście znów przypinam tutaj na złożeniu tkaniny, tak, złożeniu dzianiny, bo to akurat jest dzianina. Staram się takie elementy w takich rzeczach nie przypinać od samej góry. One często są tak niezbyt prosto skrojone, więc musimy zwracać uwagę, czy jak przypnę, to żeby to było zarówno na warstwie wierzchniej, jak i spodniej. Tak samo tutaj dół nogawki. Tutaj mogę sobie układać na styk, krojąc wtedy, będę robiąc jedno cięcie, będę kroiła od razu dwa elementy. Oczywiście robię taką milimetrową przerwę, żeby łatwo mi nożyczki tam weszły. Tak samo tutaj sobie tak ułożę na styk, żeby krojąc ten element od razu przecinać dwa elementy, żeby nie kroić wielokrotnie tej samej linii cięcia.
i tutaj tak samo ten dół rękawa robię tak, aby mi się znacznie łatwiej kroiło, przekrajając raz. No i rękawiczkę sobie tutaj gdzieś umieszczę, trochę ją niżej położę, żeby mieć więcej przestrzeni dla tej rękawiczki. Za chwilę powiem, jak łatwiej skroić taką rękawiczkę, albo sobie inaczej zrobię. Tutaj sobie przesunę do końca. Tak musimy kombinować, żeby było nam jak najkorzystniej potem to wycinać. Ja za chwilę pokażę bliżej do kamery, jak ja to zrobiłam. Tutaj też podsunę sobie. A dla rękawiczki zostawię sobie ten element i go nie będę od razu wycinała. Czyli tutaj jeszcze raz pokażę bliżej. Te elementy położyłam sobie wszystkie na tej samej wysokości. Oddaliłam od brzegu, bo widzę, że spodnia warstwa jest trochę niżej, więc żeby dwie się skroiły. Krojąc tą część, ukroję to jednym cięciem nożyczek. Tak, tutaj sobie skroję do dołu. Tu zrobiłam minimalną przerwę, żeby krojąc i tak samo te elementy położyłam sobie na takiej samej szerokości, żeby jednym cięciem nożyczek kroić razem. Tak samo tutaj będę kroiła. Na styk położyłam z małą przerwą krojąc, to będę od razu dwa elementy kroiła. Jedynie tutaj w tych miejscach będę musiała zwrócić uwagę. Natomiast rękawiczki nie będę kroiła od razu tak jakby po krawędzi. Rękawiczkę w ten sposób wykroję, że zrobię większy kwadracik dookoła rękawiczki. Podczas szywania potem pokażę, narysuję kontur jej i dopiero po zszyciu będę wycinała, czyli ten kawałek tutaj na końcu zostawię po prostu jako kwadrat zarezerwowany dla rękawiczki i dopiero przy krojeniu będę to sobie wycinała, znaczy w zasadzie przy szyciu. Ok, zaczynam sobie od skrojenia tego kawałka. To odkładam i to będzie mi potrzebne do jakichś tam innych moich prac szyciowych. Tu sobie odkroję kawałek, który wykorzystam przy szyciu rękawiczki. Ale zwróć uwagę, że na rękawiczki potrzebne są dwie, czyli ja mam tutaj jeden kawałek, a tutaj zostawię sobie drugi. I teraz mam taki dylemat, że tak naprawdę mogę sobie albo z tego wolnego wyciąć drugą rękawiczkę, ale ja sobie ją zrobię tutaj, chociaż będę ją kładła w innym kierunku, bo już mi się tutaj nie zmieści, ale nie będę na to zwracała uwagę, po prostu to jest tylko rękawiczka. Więc sobie odkroję jeszcze drugą część, bo rękawiczki muszę mieć cztery, to jest napis cztery razy, więc sobie tak je, tak trochę przy rękawiczce przymknę oko na kierunek. I tutaj wycinam te elementy. W moim wypadku to jest bardzo delikatna dzianinka, więc muszę naprawdę tutaj zwracać uwagę, żeby wszystko przytrzymać ręką. Oj. Wszystko mi się tu sypie, kurzy. To jest właśnie taka trochę wada przy szyciu takich futerek, że zobaczcie, wszystko tutaj dookoła będzie się czepiało. Warto mieć sobie jakiś taki coś, żeby uprzątnąć potem. I tutaj mam, ponieważ blisko krawędzi to położyłam ten element, a on nie jest na krawędzi na złożeniu, czyli muszę go przeciąć. O, i mam już dwa elementy. Tak samo tutaj, przytrzymując sobie, kroję górną krawędź dwóch elementów. Tutaj muszę uważać, bo przed chwilą ten element, zobaczcie, przecięłam na złożeniu i żebym się nie rozpędziła i nie przecięła też w tym miejscu, bo tutaj jest złożenie materiału i tego tutaj nie przecinamy. Tu jest właśnie to złożenie w ten sposób, tak? O, złożenie tego futerka. I mam już to skrojone. I teraz zwróćcie uwagę, jak ważne jest akurat w tych elementach to, że ja mam je przypięte i ich nie odpinam, bo one są do siebie tak podobne, że my byśmy mieli problem z odróżnieniem ich po skrojeniu. Tutaj dopóki ja widzę, patrzę na szablon, to ja widzę, że to jest dół nogawki, że to jest dół płaszczyka, że to jest dół czapki, łatwo mi to rozpoznać. A w momencie, kiedy ja to sobie odepnę, to one wszystkie będą tak do siebie podobne i potem będziemy musieli naprawdę patrzeć, mierzyć, przykładać, który jest element do czego. Więc najlepiej, żeby w takim po prostu, w takiej pozycji one sobie czekały
na swoją kolej i zobaczycie, że w czasie szycia nie będzie najmniejszego problemu z odszukaniem. Tak samo jak jest z rękawiczką, dopóki nie szyję, jest przypięta i czeka na swoją kolej. Białe futerko jest skrojone, zostało mi na tym etapie jeszcze skroić brodę, worek i nos. Zacznę od nosa, nos jest najmniejszy. Tak jak mówiłam wcześniej, skroję nosek zarówno z tej szarej dzianiny, jak i z tej dzianiny jerseyu. Potem sobie porównam, żeby nie było krojenia dwa razy, położę sobie wszystko razem. Przypnę nosek sobie też jedną szpilką. On nie potrzebuje tutaj dodatku na szew. Mam tu już wszystko tak jak trzeba dodane, więc wokół krawędzi sobie po prostu odkroję i nosek będzie przygotowany do dalszego szycia. Skrojony, odkładam. Teraz biorę się za worek. Worek planowałam zrobić z filcu. I teraz na worku mamy zaznaczony zapas szwu na szew oraz mamy taki szerszy trochę zapas na podwinięcie, ale nie zawsze to podwinięcie będzie nam potrzebne, bo jeśli jest to tkanina bardzo strzępiąca, to możemy to podwinąć sobie i przeszyć na maszynie. Natomiast z filcu ja po prostu położę i nie będę tego podwijała, tylko potem zawiążę sznureczkiem i będzie taka uproszczona wersja worka. Też tutaj jest złożenie materiału, więc złożę sobie filc na pół, czy w jakiś sposób, żeby zrobić te złożenie. Tą krawędzią ze złożeniem właśnie sobie tutaj przyłożę. Widzę, że nawet mniej potrzebuję, więc sobie złożę trochę w innym miejscu. Ja zawsze staram się tak wykorzystywać różne materiały, żeby jak najoszczędniej. Tutaj sobie przyłożę do krawędzi, filc jest równy. Tu sobie przyłożę też do krawędzi i ten kawałek filcu jak najbardziej będę mogła sobie potem jeszcze do czegoś wykorzystać. Czyli przypinam sobie na złożonym filcu, obcinam wokół krawędzi. Resztę zostawiam na później, a worek mam skrojony. No i oczywiście broda. Broda to jest taki element, przy którym musimy poświęcić dużo uwagi. Tak jak mówiłam, że specyficznie należy kroić futerko. Ja pokażę na początku na tym białym futerku. W futrze musimy właśnie bardzo zwrócić uwagę na kierunek włosa. Tak, tutaj mamy włos, akurat układa się nam w jednym kierunku, jak jest w drugim, to będzie takie bardziej rozczochrane. Tak? Warto tutaj zaplanować, bo jeśli my chcemy taką opcję z rozczochranym, to oczywiście jak najbardziej możemy sobie zmienić kierunek tego włosa, ale ja proponuję właśnie, żebyśmy w naszym wypadku sobie skroili tak, jak włos się układa do dołu. Muszę tutaj zobaczyć, bo tu o, w ten sposób jest tutaj kierunek włosu, tak? I podczas gdy tutaj kroiłam różne elementy bez rysowania, to akurat na brodzie ja bym to narysowała, czyli ustalamy już, gdzie jest kierunek tego włosa, powiedzmy tak, to tylko taka próbka na razie, odwracamy, szablon, który mamy na brodę, tu mówiłam, że jest za mały, więc na tym akurat będzie za mało, ja sobie kawałeczek tutaj narysuję jakiejś linii, że tutaj mamy taką niebieską linię. I teraz ja nie kroję futra w ten sposób, że po prostu sobie ciacham tak jak materiał i już. Tak? Dlatego, że jeśli skroję w ten sposób, to po drugiej stronie moje futro będzie przecięte i będzie wyglądało brzydko. Tak? Może teraz akurat źle pokazałam, jeszcze raz jak sobie przekroję w ten sposób futro, tak? To kroję włoski, uszkadzam je i powoduje to, że mam taką brzydką linię. Ja jeszcze tutaj pokażę z tej strony, o tak, żeby to było bardziej widać. Czyli robię taką bardzo linię taką ostrą, a ja chcę, żeby one wyglądały tak naturalnie. Żeby zapobiec takiej tworzeniu się takiej linii tutaj, to ja będę musiała kroić. Po pierwsze, albo używając specjalnego nożyka, na przykład nożyka do tapet, kiedy ja kroję sobie delikatnie tutaj po wierzchu, czy jakimś skalpelkiem, tylko wierzchnią warstwę, a włoski zostają. Natomiast jeśli chcemy kroić nożyczkami, to musimy robić w ten sposób, że czubkami nożyc kroimy delikatnie, tak jakby czubki nożyc wkładamy między włos a dzianinę, na której się znajduje to futerko i po prostu kroimy takimi małymi kroczkami, ale samymi czubkami, nie ujmując włosków pod spodem. Ja zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Oczywiście to nie mamy dużo tych elementów do krojenia, więc możemy poświęcić chwilkę czasu.
O tak, czyli włoski pod spodem pozostały nieuszkodzone. Jak ja na tą stronę przewrócę, to one są tutaj, po prostu wypełniają mi tą przestrzeń, a pod spodem mam tutaj wykrojone, tak? Czyli nie mam ciach przekrojonych tych włosków. Tutaj musimy na to zwrócić uwagę, ponieważ to jest tylko nasza próbka, a ja przejdę sobie do krojenia mojej poszewki, więc muszę przede wszystkim obejrzeć, jak ona wygląda. Przewrócę ją na lewą stronę. Narysuję tą brodę, ale żeby mi się lepiej pracowało, to muszę sobie niestety odciąć te szwy i zrobić to pojedynczą warstwę, dlatego że tutaj jest ta warstwa podwójna. To jest poszewka. Ja nie potrzebuję tego. Powiem szczerze, że krojenie tego typu futerek jest takie uciążliwe, że to wszystko lata, ale naprawdę warto dla tego skrzata poświęcić ten czas. Zobaczę, ile mi trzeba tego futerka, żeby nie kroić pochopnie. Więc sobie najpierw tutaj przyłożę i taki kawałek, jaki potrzebuję, mniej więcej sobie odetnę. O, w ten sposób. Resztę niepotrzebnego odkładam. Znowu tutaj mam pełno tych włosów. Sobie na razie wszystko uprzątnę. I teraz znowu biorę sobie tu, przykładam, przypinam szpilkami kilku miejscach. Oczywiście zwracam uwagę na kierunek włosa. U mnie ten włos się układa w ten sposób, dlatego też u mnie to jest góra brody, tu jest dół brody. No i dobra, mogę sobie właśnie albo narysować, ale spróbuję tutaj bez rysowania, tylko w ten sposób spróbujemy. Czyli znowu staram się tak podkładać nożyczki, żeby łapać samą tą warstwę dzianinki. Ona jest tutaj bardzo cieniutka. Ta broda ma zupełnie inną konsystencję niż ta, którą przed chwilą pokazywałam, białą. Tamta biała ma taką grubszą tą dzianinę. Ale bez problemu sobie tutaj małymi kroczkami, sobie naprężę, trzymając z dwóch stron. O tak. I kroję tą brodę. To nie jest trudne, tylko musimy tutaj więcej właśnie tej uwagi poświęcić. I naprawdę to jest gra warta świeczki. Warto tutaj tak to zrobić, żeby ta bródka nam wyglądała pięknie, a nie była taka właśnie odcięta bardzo takim ostrym cięciem. Teraz zobaczcie, jak ja to sobie odłożę. To widzę wyraźnie, że poza moją krawędzią ta broda tutaj wystaje, tak? O to właśnie mi chodziło. I teraz tak naprawdę na tej górnej krawędzi ja już mogę sobie swobodnie tak ciąć, dlatego że te włosy mi się układają w tamtą stronę. Czyli na dole robię tak, jak przed chwilą pokazywałam, natomiast na górze mogę sobie zrobić takie cięcie, bo włos i tak idzie od góry do dołu. A te boki i górę nie będą całkowicie widoczne na naszym skrzacie, więc tutaj sobie już swobodniej wycięłam. No i brodę mamy przygotowaną, wygląda w ten sposób. No, śmieszna będzie ta broda. Nasz skrzat będzie wyglądał ciekawie. I mamy przygotowane. Najgorsze mamy skrojone, czyli te wszystkie nasze kudłate elementy i te aksamitne, polarowe, których często nie lubimy. Potem jeszcze będziemy przy szyciu, ale wszystko pokażę, żeby było prościej. No i dobra, czyli mamy przygotowane broda, nosek, worek z krzata, części, elementy dolne ubranka i ubranko z tkaniny zasadniczej. Teraz będziemy mogli w końcu przystąpić do tego, co najbardziej lubimy, czyli do szycia. Wszystkie elementy z tego odcinka mamy skrojone. Za chwilę będziemy mieli odcinek trzeci, gdzie zaczniemy zszywać ubranko, przygotować je, a potem zaczniemy robić szkielet.